Dziś pokażę Wam kilka moich noży. Tu jest na przykład taki nóż do fazek. Na przykład przecinamy sobie przecinakiem. Tam o przecinaku możecie sobie zobaczyć na jednym z moich filmów. I za pomocą tego nożyka mogę zrobić fazkę z jednej strony i z drugiej strony. On tu jest podcięty tu i tu. I w ten sposób go szlifuję, żeby go po prostu, żeby widać było, że przechylam go w tą stronę. O, z jednej strony. I później tak samo go przechylam, kładę w tą stronę. Po prostu, żeby tą dolną częścią nie dać. Tu można jeszcze coś takiego zrobić, że opuścić sobie na tym kawałku i zostawić tutaj taką łysinkę na 2 mm i łatwiej wtedy ostrzyć z jednej strony i z drugiej strony. I tutaj też robimy taki kąt w tą stronę. No tutaj jest taki nożyk podobny, tylko na przykład do węższych kanałków też tu widać, a tutaj bardzo wyraźnie widać na nim podcięcie. Tu z jednej strony, z drugiej strony. Także ten tu mierząc, jakby tutaj zaukładamy, jest równa płaszczyzna tu na końcu, to ta odległość tu na wierzchołku, tu gdzie będziemy skrawać, jest krótsza niż ta na dole. I po prostu w ten sposób też ostrzymy podobnie jak tamten nożyk. I tu wykładamy sobie w tą stronę. Tutaj jest taki nożyk, zobaczcie, do toczenia złużnego. Tu jest wyszlifowane, wybrane. I tu jest zrobiony rowek. I to jest zrobiony też tak nóż. Podobnie. Zresztą noże, jak będziecie, nauczycie się ostrzyć jednego dobrze, to później jak będziecie się przykładać, to wtedy wyjdą wszystkie dobrze. W ten sposób też przykładamy. I tutaj czoło też opuszczamy przód, żeby nie tarło tutaj tą dolną powierzchnię. I tu jest na przykład druga strona też jeszcze do wykorzystania. Z czego te noże są zrobione? Te noże są zrobione tak zwanej stalki HSS. To jest stal, dokładnie to Wam nie powiem jaki materiał, ale bardzo twardy, odporny na ścieranie. Te stalki mogą występować, tu jest na przykład kwadrat 4×4, tu jest 10×10, tu jest podobnież taka. Ta jest na przykład 16×16. Tu jest taki nóż zrobiony do drewna. Tutaj właśnie jest zrobiony, że w ten sposób, że tu góra jest wyżej i w ten sposób bardzo ładnie się tym nożem obrabia drewno. Co prawda niechętnie toczę drewno, ale czasami tam dla siebie coś można zrobić. Tu jest kolejny taki nożyk. Zobaczcie, tu jest nożyk z promykiem. Jak taki nożyk zrobić? Najpierw zrobimy go jako przecinak, czyli ostrzymy na odpowiednią szerokość i później sobie na tarczy, pochylając go, robimy sobie promyk. O tak, żeby nam to nie przeszkadzało, jedną stronę w drugą i później robimy tak zwane podcięcie. I tu jest na przykład nożyk na promyk R1. Tu jest właśnie, Wam pokażę coś takiego jak bardzo duży błąd przy ostrzeniu noża. To nie jest mój nóż, to jest jakiś nóż zdobyczny. Zobaczcie, tutaj jest bardzo nisko na ostrze skrawające w stosunku do górnej płaszczyzny noża. Tak jak przy, na przykład mamy uchwyt, że wejdzie nam 10, do osi mamy 8 mm, to wtedy ten nóż byłby dobry. Ale jak mamy na przykład, jakby to powiedzieć, dużo do osi, około 23 mm, tak jak w przypadku mojej maszyny, tej większej, i podłożę sobie podkładki, to wtedy tu mi brakuje już u góry. A jakby ta krawędź była równo z tą płaszczyzną, lekko poniżej, wtedy to by było wszystko dobrze. No ale go na razie nie psuję, bo mam bardzo dużo noży, także on mi na razie nie potrzebny. O, tu zobaczcie, bardzo ciekawy kolejny nóż. Jest do promieni zewnętrznych. Zobaczcie, jak tu jest od spodu podcięty. Wyszlifowany.
bardzo dużym kątem, tu jest kąt większy jak 10-15 stopni, żeby tą dolną powierzchnią nie tarł. A tutaj jest druga strona, także z tamtą stroną tu robimy kanałek o tym promieniu, a tutaj robimy promień wewnętrzny. Także na takiej tarczy się nie da raczej zrobić, to wtedy do takich noży kształtowych wewnętrznych używamy wąskich tarcz, na przykład 8 mm. Ja mam takie tarcze najwęższe, to mają około 3 mm. Kiedyś wam może pokażę. To są tarcze tak zwane talerzykowe. One tutaj są grubsze na środku i zwężają się tutaj ku końcowi. To kiedyś wam pokażę. A teraz to zobaczcie, to tyle o nożach wykonanych ze stalki. Są jeszcze inne wzory, kształty, ale to może w następnym filmie. Dziękuję.